Witam w kolejnym filmiku. Przypominam, opcja pełny ekran. Mogę trochę dziwnie mówić i tak dalej. To może ja po prostu jestem padnięta. Padnięta tak naprawdę zemdliły mnie trzy rzeczy i to połączenie tego wszystkiego niestety powoduje, że ja już jestem zielona, niekontaktująca. Powiem tak, jeżeli chodzi w ogóle o taki temat, który chciałabym teraz poruszyć w trochę obszerniejszej formie, ale też nie za długiej. Podobno to raczej pod te odcinki reaktywacji tego perfumy dla początkujących, mianowicie odbiór zapachu. Ja już wspominałam, jak wiele rzeczy zależy od tego, co ostatnio było używane, od tego, co jemy, od tego, jaka jest pogoda, od tego, od naszego stroju, od naszej skóry, od po prostu wszystkiego tak naprawdę. I z tego samego flakonu nas zapach może zachwycić i rozczarować. Natomiast warto to mieć o tyle na uwadze, żeby po prostu nie skreślać zapachu i żeby sprawdzać, bo sprawdzać w różnych ujęciach, też w różnym sposobem aplikacji. Gdy mamy zapach w wersji splash, czyli bez atomizera, to warto taki zapach też przetransportować do jakiegoś atomka z atomizerem typu samplerek, nie samplerek, albo z fiolki, jeżeli właśnie ona ma tylko patycze, dlatego że takie testy, właśnie takie aplikowanie, nakładanie na skórę, a rozpylenie to też może mieć ogromny wpływ na ułożenie, odbór i tak dalej zapachu. Także warto to mieć na uwadze. Warto też tak naprawdę nie aż tak szybko skreślać zapach, albo też popróbować na jakimś innym, albo skóra damska kontra skóra męska, albo zostawić na inną porę roku. Chyba że oczywiście coś już tak zgrzyta, że nam nie pasuje. A mówię o tym odbiorze, dlatego że też w ogóle, jeżeli szybko skreślimy zapach, to możemy pewnych dalszych faz w ogóle nie zauważyć. Ja na przykład testuję pewien zapach, którego nazwę, sobie ponawiam testy, nazwę dam w tytule, bądź w opisie, bądź w komentarzu. Ponawiam, bo ja już z tym zapachem miałam wcześniej styczność. Chciałam niestety wyjść z tego miejsca, bo jestem tak zębowy, słychać lwice w ogóle w tle, może ktoś słyszy. Dlatego, że po prostu człowiek jest już taki zębowy, to już jest szczególnie drażliwy. Do tego stopnia, że ja na przykład wiem, że dzisiaj coś odbiorę, już wiem, że testów się nie doczekają te zapachy. Dlatego, że... Głosy niesamowicie donośne. Powiem tak, chciałam właściwie o tym powiedzieć, żeby też w ogóle nie szaleć z szybkością podejmowania decyzji, właśnie czasami właśnie zakupu czegoś, dlatego że podam przykład. Potestowałam właśnie, ponawiam te testy, a mówię, przy pierwszym potestowaniu pewnego zapachu byłam niesamowicie zachwycona. Zapach z tak przepiękną zielenią, aromatycznością, takim motywem kwiaciarnianym, ale kompletnie innym niż ten motyw zawarty w innych mi znanych właśnie zapachach z owym motywem. A przypomnę, że ten motyw jest na przykład wyczuwalny w pewnym unikacie marki Cartier. Zapachu Bizze Vole Eau de Toilette, nie mylić z wodą perfumowaną, czy też innymi wersjami właśnie z tym Bizze, że tak powiem. Chyba tak to się ma, jakiś tak to ustalałam. A w ogóle a propos ustalania różnych wymów, to jest oczywiście taka seria, francuskie perfumy, to jest seria zabawa, która ma też włączać widzów i bardzo fajnie, że się włączają. Na przykład widzka Agnieszka właśnie podała, jak właściwie tę markę, co urrege spisaną, że to będzie Courrèges. Bardziej chyba przez takie mocniejsze R, Courrèges. Także fajnie, już marka, która była aż tak zagadkowa i tak specyficzna pod kątem wizualnym i przełożenie tego na wymowę, już taką nie jest. Powiem tak, w ogóle będzie może seria mini odcinków, francuskie perfumy, takie mini odcinki, żeby to była naprawdę mini ilość słów do przyswojenia, do ustalenia. Powiem tak, czasami jest tak, że nawet wśród native speakerów z danego języka, bo ustalałam pewne nazwy właśnie z native speakerami francuskojęzycznymi, prawda jest taka, że niektóre nazwy własne, jakieś nazwiska i tak dalej, oni sami nie do końca są pewni. Była osoba perfekcyjnie francuskojęzyczna, która twierdziła, że będzie Givenchy, cała reszta twierdziła, że Givenchy i faktycznie ma być Givenchy. Także na to też trzeba wziąć oczywiście poprawkę. Natomiast pewne nazwy faktycznie już postalałam, także będziemy oczywiście kontynuować serię, gdzie będą właśnie wymowy różnych słówek
szczególnie popularnych w nazwach, jak również nazwy marek, nazwy zapachów, nazwy terminów, imiona, nazwiska perfumiarzy, także, bo to są często jednak francuskie nazwiska, francuskie imiona, francuskie różne terminy. Też nie zawsze, ale faktycznie te nazwy są bardzo często przekręcane, przypomnę, że mówimy oczywiście Entons, że mówimy Le Parfum. Tych nazw poprzekręcane, o, z nazw kwiatów, to już postawiłam, że jest Rose, Iris i jest na przykład Jasmin. Także to już wiem, że mam ustalone, to już wcześniej wchodzę, o, z tą tuberozą jest straszny problem, w sensie nawet znając te zasady, mam wrażenie jakby... Może właśnie przez to, że ja jestem po kierunku filologicznym, to mi jest tak ciężko, ponieważ ja to widzę jakoś, a jednocześnie jakby niby, albo słysząc coś, jakby sama sobie wysupłam, jak to jest, a jakby to niby teoretycznie jest troszeczkę inaczej, już mi się z tym. W każdym bądź razie takie bardziej tuecho, tube, no nie mam się takie bardziej tube, bez, ale jednak ja słyszę bardziej tuechos, także... No, zostawmy na razie, żeby to chociaż może w miarę brzmiało. Natomiast to, co chciałam powiedzieć, wracając do tego właśnie zapachu, to za pierwszym tym podejściem to było tak piękne, tak zielone, tak aromatyczne. I powiem szczerze, gdyby dziś się trafiła jakaś okazja... Momencik. Już jak widać się już porozbierałam z czapek, nie czapek, dlatego że tak ciepło się zrobiło. Ja oczywiście pojechałam w czapce, w szalu, choć takim lżejszym, ale już widać, że w ogóle te czapki to wszystko już jest zbędne. Także chyba wiosna idzie. Także już trzeba się chyba przerzucić na inne płaszczyki. W każdym razie ja tak sobie właśnie tak idę rozpięta, jak widać. Bez szala, bez czapki, tego że ja oczywiście dopasowuję wszystko do aktualnego stanu, nie będę na siłę naubierana, jak jest ciepło. Nigdy nie byłam w stanie tego zrozumieć, jak ludzie czasami, ja porozbierana, a ludzie po prostu poubierani, a naprawdę ciepło, ale oczywiście na przykład, ale zima, prawda, ale kalendarzowa zima. W sensie mnie nie interesuje, jaki jest miesiąc, jaka jest pora roku. Ja to, wow, dobieram do odczuć. W sensie zdarzało mi się chodzić w krótkim rękawku w lutym, jak również zdarzało mi się. To już takie plotki, że tak powiem, plotki moje rodzinno-nierodzinne, że tak powiem, tak. U mnie w rodzinie się śmieją, że ja to w japonkach pójdę zimą, także. Ale ja potrafię też ubrać czapkę zimową latem, na przykład nad morzem, silny wiatr i tak dalej, także ja po prostu dopasowuję wszystko do aktualnego stanu i mnie nie interesuje to, że inni na przykład chodzą inaczej ubrani. Nie ma to dla mnie znaczenia. Ale czasami się przejechałam, że tak powiem, kolokwialnie, niestety. Przejechałam się na przykład zbytnio się zbytnio byłam wyletniona, a na przykład w jakiejś tam powiedzmy porze wychodziłam. Jestem wiecznie wędrującym ludkiem, że tak powiem. Jestem obsesyjnym, chorobliwym antydomatorem, także powiem tak. I po prostu jak już wracałam, to już zaszło słońce, to już było... chłodno i od ziemi niestety już było dramatycznie, w sensie miałam akurat lekkie buty. Ale wracając do meritum, odświeżam ten zapach i niestety ten zapach, nie jakoś od razu, ale dosyć szybko przechodzi w kompletnie inne nuty. Faktycznie ten zapach jest bardzo bogaty, ma ogrom różnych nut, ale mi się ta faza faktycznie głowy podobała i po prostu gdyby ona trwała, jakby dla niej mogłabym mieć flakon, ale po prostu dalsze nuty, to nie chodzi o to, że one się nie podobają, ale ułoży się to na mnie tak męcząco, tak z taką słodyczą i z taką gumowością, bardzo intrygujące, charakterne, ale jakże w tym momencie nie moje, jakże mnie męczące. I tak właśnie się zdziwiłam, jak to taki zapach właściwie... Gdyby się wtedy trafiła okazja, pewnie już zaraz bym miała flakonik, a po prostu tak potem bym mogła być zmęczona. Tak zmęczona tym, w jaką stronę poszedł ten zapach, jak on całkowicie zatracił tą zieloną aromatyczność. To ta jego zmiana
wręcz szokujące, także warto sprawdzać zapachy, bo one potrafią czasami te zmiany pokazywać, czasami nie, czasami bardzo szybko, czasami po bardzo długim czasie i jakby ta zmiana po czasie nie przeszkadza nam aż tak bardzo, bo długo doświadczamy tej fazy, która nas urzekła, na przykład początkowej.